Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj bardzo smaczna sałatka makaronowa po bałkańsku z oliwkami i fetą. Do przygotowania tej pysznej sałatki potrzebne będą makaron, papryka słodka, ogórek, oliwki, pieczarki marynowane, kukurydza, ser sałatkowy, majonez, gęsta śmietana, ketchup, czosnek, przyprawa do gyrosa, pieprz i sól. Zaczynamy od ugotowania makaronu. Do gotującej się osolonej wody wsypujemy makaron i makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Ugotowany makaron odcedzamy i odstawiamy, a następnie przygotowujemy pozostałe składniki. Oliwki kroimy na pół. Marynowane pieczarki kroimy na 4 części. Następnie świeży ogórek. Kroimy go w kostkę i może być ze skórką lub bez skórki, według uznania. Pół papryki pozbawionej gniazda nasiennego również kroimy w kostkę. Następnie oliwki i pokrojone pieczarki dodajemy do wystudzonego makaronu. Pokrojonego ogórka i paprykę dodajemy do sałatki. Wsypujemy kukurydzę odsączoną z zalewy. I mieszamy. Proporcje składników do tej sałatki oczywiście można dowolnie zmieniać według upodobań. Następnie do sałatki dodajemy 1-2 łyżki majonezu, 1 kopiastą łyżkę gęstej śmietany i przeciskamy przez praskę 1 lub 2 ząbki czosnku. Wsypujemy 1,5 łyżki przyprawy do gyrosa. Na koniec dodajemy pokrojony ser sałatkowy i delikatnie mieszamy. Sałatkę próbujemy. Doprawiamy do smaku pieprzem i ewentualnie solą. Ja doprawiłam tylko pieprzem, ponieważ ser feta jest dosyć słony i makaron był gotowany w osolonej wodzie. Dokładnie mieszamy i pyszna sałatka jest gotowa. Dodatkowo, opcjonalnie, sałatkę można przełożyć sosem ketchupowym, ale nie jest to konieczne. Do miseczki przekładamy 1 lub 2 łyżki gęstej śmietany, 1 lub 2 łyżki ulubionego ketchupu, i całość dokładnie mieszamy do powstania jednolitego sosu. Następnie do salaterki przekładamy połowę sałatki. Na sałatkę wykładamy przygotowany sos. I tutaj sosu można jednak przygotować mniejszą ilość, ponieważ ja nie wykorzystałam całości.
Na warstwę sosu wykładamy pozostałą część sałatki. Sałatkę dowolnie dekorujemy i gotowe. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!